Czy chcesz, żeby świat utonął w plastiku? Jeżeli nie, to posłuchaj naszych rad. Segregujmy śmieci, żeby nadać im nowe życie. Z plastiku może powstać dużo potrzebnych rzeczy. Butelka. Folia. Luzy polalowe. Meble ogrodowe. Ogrodzenia. Torby. Nowe zabawki. Warto by było, że pojemniki były takiego samego materiału jak śmieci. Jeśli produkujesz tyle plastiku, to twój koszt powinien być największy. Pojemnik na kompostownik powinien być mały i często wyrzucany. Segregacja może być dzieci nieprosta i przyjemna. Kiedy segregujemy